dziewczynkę po ostatniej bramce akurat taka. Spontaniczna decyzja. Ale to w FIFA było grane Mbappé, czy tak z meczu? Też, ale spontaniczna decyzja taka. Tak, decyzja chwili. Na pewno powtórzę. A masz taki repertuar swoich dziewczynek, czy po prostu robisz to spontanicznie, czy wcześniej się zdarzały jakieś nietypowe dziewczynki? Nie, spontanicznie. Gdzieś tam, jak coś przyjdzie do głowy, to staram się gdzieś tam to pokazać. A najnowsza FIFA już jest? Grałeś? grałem, tak. Jaka tam ranga jest? Jeszcze żadnej dziewczynki z tej FIFA nie zdążyłem wynieść, ale na drobie zaległości na pewno. A jakbyś swój poziom ocenił, jakim graczem jesteś? Bo tutaj jest kilku dobrych zawodników w szatni. Ja jestem najlepszy. Bo tutaj, wiesz, mamy sekcję sportową, to kto wie? Ja myślę, że będę w czołówce. Okej, no to sprawdzimy się kiedyś w takim razie. Bardzo chętnie. Ja dzisiaj dwie i kapisz jeden. Trzy, dwa to może być. Kto to idzie? Łukasz Sołowi. Damian, jak tam pospominaliście trochę? Tak, coś tam pospominaliśmy. Pośmialiśmy się, że teraz bym tylko pokazać, co straciliśmy. Ty tutaj masz jeszcze dobre wspomnienia z pierwszego meczu tutaj w Radomiu przeciwko GKS-owi Tychy. Przeciwko GKS-owi tak, no, bramkę strzeliłem. Teraz mam nadzieję, że to się odwróci i strzelę dzisiaj dla GKS-u. Wtedy pytałem Kamila Szymury, jak w Jastrzębiu świętowało się zwycięstwa. Tutaj w Radomiu jakaś była specjalna piosenka, mieliście jakiś taki rytuał po zwycięskich meczach? Nie, gdzieś tam tylko kapitan, jakieś okrzyki były, ale tak piosenki nie mieliśmy żadnej. Ale mieliśmy tutaj bardzo fajną drużynę, trzymaliśmy się bardzo blisko, bardzo, bardzo fajnych przyjaciół tutaj miałem, także wspominam to bardzo dobrze. Taka ekipa też do tańca, do różańca, kto tutaj największe imprezy rozkręcał? Ekipa zmieniała. No i do tańca i do różańca była ekipa, no tak. Była tutaj bardzo, bardzo fajna atmosfera, także szkoda tylko, że kibiców jeszcze nie ma na stadionie, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne kibice tutaj mają, co żyją tą piłką. Szkoda, że przy pustych trybunach gramy, no ale takie życie, takie czasy. Dla ciebie tutaj najlepszy mecz? Najlepszy mecz chyba z Olimpią Grudziądz, tutaj pograłem. Co pamiętam, też fajne mecze były z Miedzią Legnica, gdzie się przyczyniłem do zwycięstwa, gdzie w Barażach też strzeliłem bramkę. No kilka fajnych meczów było na pewno. Tak. Na pewno fajnie wspominam ten czas spędzony tutaj na stadionie. A Dawida Abramowicza, byłego zawodnika GKS-u Tychy, jak wspominasz? No, Dawid to był taki najlepszy przyjaciel tutaj w Radomiu, bardzo dobrze się z nim trzymałem. Jak jechałem tutaj do Tychów, no to tam szepnął Krzysztofowi parę dobrych słów o mnie, żeby mnie wziął pod skrzydła i no jakoś mnie wprowadził do tej drużyny. Także teraz Dawidkowi życzę jak najlepiej tam w Wiśle, mamy kontakt cały czas ze sobą i mam nadzieję, że będzie się pił w górę jeszcze. Dzięki, powodzonka. Dzięki. Dominik, czy ostatnie trafienie to była najpiękniejsza bramka w twojej karierze? No była bardzo ładna, tak? Co mam ci nic powiedzieć? Najłatwiejsza na pewno. Nie? Nie widziałem nominacji do gola kolejki. Nie wiem, chyba się ktoś pomylił. No, pomylili się, ale bramka to bramka, tak? A nie chciałeś tam wcześniej uderzać, czy po prostu chciałeś wjechać z tą piłką? Nie było co, wiesz, kombinować. Nie mam jakoś, wiesz, za dużo tych bramek, to każda się liczy, nie? Trzeba coś tam głupiego zrobić. Gdzieś tam celem trenera było zastąpienie Nowego? Rzeczywiście grałeś jako ta dziewiątka, czy inne były założenia taktyczne? Nie, ja przyszedłem na skrzydła, Kasper na dziewiątkę, wiesz? No jakoś tak wyszło. Zdarzyła ci się kiedyś taka bramka w juniorach, nie wiem, na Orliku, gdziekolwiek, czy po raz pierwszy? Nie, naprawdę, najłatwiejsza bramka, jaką zdobyłem, no.
bramka to będzie, tak jak powiedziałem. A był spalony czy nie? Mówią, że tak. Nie zaprzeczę, nie? No to co, dzisiaj znowu? By się powtórzyło jak najbardziej. Dzięki wielkie. Dzięki. Uniemożliwić przeciwnikowi komfort. Komfort grania. Zabrać im to od razu. Ono nie czuć się tutaj pewnie, mimo że jest u ciebie. To wojsko też na pewno nie będzie im sprzyjało tutaj do takiego grania. Panowie, pamiętajcie też, pracujemy na odbiór. Tych odbiorów dzisiaj liczymy, że będzie sporo i potrzebujemy odpowiedniego wyjścia. Wolę i bieli. Jesteście tymi pierwszymi, którzy ruszają. Od razu, panowie, mamy piłkę już po odbiorze, od razu jest ruch. Oczywiście ta piłka jest opanowana, oczywiście jest pod naszą kontrolą, wtedy ruszamy. Cały czas, panowie, praca, cały czas robota, cały czas odpowiedzi. Cały czas ze sobą. Tylko razem, tylko razem. Zacząć sobie dobrze ten mecz. Szukać tego, cały czas, panowie, stwarzać sobie te sytuacje. Na pewno znowu się pojawią i wypadałoby znowu skorzystać z tego. Dalej, panowie, wiemy po co przyjechaliśmy, mamy swój cel, tak? Idziemy po to. Dawaj, 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 tak jest, już się szykujemy na bój, dawaj. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Mamy trochę czasu wolnego, więc wyprób się tyle, ile kto ma. Tyle ma możliwości. To ja defruję. Po to też tutaj przyjechaliśmy, panowie. Nie ma drogi na skróty. Trzeba dać z siebie maksa. Tyle nie mogę. I robota, cały czas robota, cały czas skupienie, panowie, na robocie. I wszystko jasne, panowie. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Teraz to wy decydujecie. Teraz to od was zależy. Teraz to wasz charakter, wasze usposobienie, wasze chęci. Wasza mobilizacja. Wasza ambicja. To wszystko od was, panowie, teraz. Wy decydujecie teraz. Wyjdziecie i pokażcie się z jak najlepszej strony. A potem trochę czasu znowu na regenerację, na odpoczynek, na rodzinę. Ale teraz zajmiemy się robotą, panowie. Panowie, jeszcze na koniec mówiliśmy tutaj o tych naszych atutach, naszych dobrach. Mówiliśmy o jakości piłkarskiej, mówiliśmy też o tych fragmentach gry, o dobrej organizacji, ale pamiętajcie, że jest też nasz charakter, jest nasz poświęcenie i tego dzisiaj też oczekujemy, panowie, od was. Wiem, czy damy radę, dawaj! Kto to wygrywa? Is Morgan. A znają mnie. I serdecznie witamy na boisku drużyny Kickersu.
Szerszczyk, patrzę na ciebie! Mamy porównanie. Brankę, przyrzutę.